Witam. W tym filmie omówimy sprzęty potrzebne do wyrobu domowego piwa. Potrzebne będą garnek. Najlepiej jest celować w ilość około 15-20 litrów piwa z jednego nastawu, tak więc potrzebny będzie garnek o pojemności 25-30 litrów. 25 to moim zdaniem absolutne minimum. Najlepszy będzie garnek ze stali nierdzewnej. Od biedy nada się emaliowany. Garnki emaliowane są sporo tańsze od stalowych, jednak mają swoje wady. Taki garnek obity wewnątrz jest moim zdaniem nie do użytku, ponieważ z takiej ranki na garnku, mniejszej lub większej, wydzielają się toksyczne dla nas substancje, tym bardziej kiedy coś w takim garnku gotujemy. Z mojego doświadczenia wynika też, że im emaliowany garnek jest większy, tym łatwiej odpada z niego emalia. Czasem nawet bardzo uważając, jest praktycznie niemożliwe, aby tego uniknąć. Dlatego zdecydowanie polecam garnek stalowy. Do garnka przy wyrobie piwa potrzebna będzie pokrywka, więc kupcie, pożyczcie garnek z pokrywką. Termometr do żywności. Nie ma co przepłacać moim zdaniem, prosty, niedrogi termometr się nada. Ja mam taki za około 5-10 zł i nie zawodzi. Trudno określić, jak go precyzyjnie używać, ponieważ zależnie od głębokości zanurzenia potrafi pokazywać różny wynik. Na szczęście są to małe różnice, więc podciągam je pod tak zwaną poprawkę temperaturową, plus minus 3-4 stopnie. Z tego co mi wiadomo, droższe modele też nie są do końca precyzyjne. Jeśli już macie na przykład termometr elektroniczny, to też się oczywiście nada, jednak jeśli będziecie musieli kupić, polecam takie właśnie proste, analogowe. Mieszadło. Najlepiej w tej roli sprawdzi się drewniana łyżka, szczególnie jeśli używacie garnka emaliowanego. Zmniejszy to szansę na obtłuczenie emali w czasie mieszania. Wężyk do opuszczania brzeczki. Tu mam jedną radę. Niech będzie długi. 1,5 metra to moim zdaniem minimum. Zdecydowanie ułatwi to pracę z nim. Nie jest to drogi wydatek. Koszt około 5-15 zł. Balingometr. Przyrząd ten służy do mierzenia gęstości brzeczki. Warto to zrobić, aby wiedzieć. Choć nie jest to niezbędne, jeśli trzymacie się dokładnie przepisu. Ja jednak mierzę gęstość zawsze, choćby dla potrzeb osobistych statystyk, z których można potem wysnuć przeróżne wnioski, na przykład zależność między gęstością brzeczki, a późniejszym smakiem piwa. Koszt balingometru to około 15-20 zł. Kapsle. Dostępne są w różnych kolorach i są dość tanie. Im więcej na raz zamówimy, tym taniej nas to wyniesie. Czyli jak ze wszystkim. Cena to około 5-10 zł za 100 sztuk. Kapslownica. Na rynku są dostępne różne modele. Główny podział to kapslownica jednoramienna lub dwuramienna. Ja zainwestowałem w dwuramienną i przyznam, że działa sprawnie. Kapslownicę trzeba wyczuć. Najlepiej zakapslować kilka butelek na sucho. Kapslowanie nie jest trudne, ale trzeba złapać wprawę. Moje rady. Trzymać poziom i ramiona kapslownicy zaciskać spokojnie i równomiernie z obu stron. Koszt dwuramiennej kapslownicy to około 40-50 zł. Są też tak zwane kapslownice stołowe, one są trochę droższe. Nie używałem, ale wyglądają solidnie. Waga kuchenna. Nie musi być to waga do przypraw, czyli taka ze skalą do 3 miejsc po przecinku. Nada się też większa kuchenna, ale dobrze, aby miała skalę co najmniej co 10-20 gram. Będziemy ważyć słód, który idzie w kilogramach, oraz chmiel i glukozę. Właśnie przy chmielu i glukozie potrzebna jest bardziej szczegółowa skala. Tak więc elektroniczna się nada, ale kuchenna też będzie ok. Dobrą wagę można kupić już za około 30-40 zł. Fermentator lub druga nazwa fermentor. Można spotkać go pod tymi dwoma nazwami, co może wprowadzać początkujących w błąd. Ceny to około 30-40 zł za fermentor 30-40 litrowy ze wzmacnianego plastiku. Fermentor w komplecie powinien mieć pokrywkę, kranik, który sporo ułatwia, są też fermentory bez kranika oraz rurkę fermentacyjną. Czasem jako gratis dorzucany jest wężyk do ściągania piwa, o którym wcześniej mówiłem. Fermentor najlepiej kupić w wersji przezroczystej, aby móc obserwować to, co dzieje się w środku, na przykład zachowanie piany czy postępy w klarowaniu się piwa. Filtrator. Kupując filtrator plastikowy, kupujemy tak naprawdę fermentor z podziurawionym dnem. Z doświadczenia wiem, że zależnie od tego, jak ułoży nam się złoże filtracyjne, taki filtrator nie jest najbardziej wydajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o filtrowanie. Dlatego niektórzy dowiercają więcej dziurek na własną rękę lub używają innych wynalazków, na przykład filtratora z oplotu, czyli często po prostu węża od prysznica. Ja nie używałem, bo węże takie mają czasem wewnątrz gumowe części, czy gumową wyściółkę, które oczywiście można wyjąć, ale jednak no jakoś mnie to odstraszało. Poza tym takie węże z oplotu potrafią być lakierowane, czego już jest się o wiele trudniej pozbyć. Póki co ciągle używam takiego właśnie zestawu, jednak szukam dla niego stalowych zamienników. Teoretycznie plastik jest wzmacniany i ma atesty, a piwo nie śmierdzi plastikiem, jednak gdy tylko znajdę odpowiednie zamienniki, rezygnuję z plastiku. Do mniejszych warek używam takiego oto stalowego durszlaka, wyłożonego gazą. Filtruje się bardzo dobrze i sprawnie, bo cały proces trwa około 15 minut, maksymalnie do godziny. Przy plastikowym fermentorze bywało, że trwało to nawet 2-3 godziny. Sitko stalowe o drobnych oczkach będzie potrzebne do odfiltrowania chmielu. Dla wydajniejszej pracy niech będzie o jak największej średnicy. Ponadto
garnek lub większe szklane naczynie z uchem do przelewania brzeczki, na przykład na filtrację, szklanka i łyżeczka do uwodnienia drożdży, no i oczywiście butelki. Nie są potrzebne pierwszego dnia pracy przy nastawianiu piwa. Butelkowanie ma miejsce po około 2-3 tygodniach od dnia nastawu, ale warto o tym pomyśleć wcześniej. Tu jest jedna istotna kwestia. Kapslownica, której ja używam i którą polecałem, współpracuje dobrze z butelkami o takich wykończeniach, które kapsluje mocno i szczelnie. Z butelkami o takich zakończeniach działa słabiej. Skutek jest taki, że takie nie do końca szczelnie zabutelkowane piwo nie pracuje tak jak należy, jest wygazowane i ogólnie złe rzeczy się dzieją. Smak też leci w dół. Same butelki można kupić lub na przykład odkładać po wypiciu sklepowego piwa. Tu moja rada, ponieważ polecane są różne sposoby przygotowania mycia butelek, m.in. wyparzanie wrzątkiem czy mycie chemicznymi i specjalistycznymi środkami, po których o zgrozo czasem poleca się już nie płukać. Ja jednak zrobiłem próbę i po wypiciu piwa przepłukiwałem butelki letnią wodą 2-3 razy, niedużą ilością tej wody, i odstawiałem do wyschnięcia, następnie do pudła, i tak czekały one na dzień butelkowania piwa. W dzień butelkowania przepłukuję jeszcze raz niedużą ilością wody i rozlewam piwo. Początkowo miałem obawy, że piwo może się zakazić, skwaśnieć, jednak nic takiego się nie stało. Piwo wyszło zdrowe i smaczne. Dobrze też mieć cały czas dostęp do wrzątku, ponieważ co jakiś czas będzie on potrzebny do dezynfekowania. Jodowy wskaźnik skrobi. Czasem polecane jest przeprowadzanie próby jodowej. Robiłem taką próbę, kiedy zaczynałem swoją zabawę w piwowara, jednak potem zrezygnowałem z tego, bo próba zawsze wychodzi taka sama. A konkretnie wynik zawsze wychodził mi taki, że próba jest zakończona prawie pozytywnie. Na potrzeby głównego odcinka o ważeniu piwa, do którego ten film, który teraz oglądasz, jest tylko uzupełnieniem, wykonałem tą próbę, więc zobaczycie tam, o co dokładnie chodzi. Cena wskaźnika to 5-10 zł do kupienia w sklepach browarniczych.